Zwróciliście uwagę na tą ciszę, która nastała w tym momencie? Zawsze jak wracamy z moją żoną Ewą ze wspólnoty w niedzielę, siadamy do kolacji, to płaczemy. Płaczemy. Bo strasznie nam jest szkoda tych, którzy tutaj występują, są MC, a wszyscy gadają. A jak ja wychodzę, to nagle cisza. Słuchajcie, czy to jest fair? Więc uczymy się tego, uczymy. Nasza wspólnota jest bardzo młoda. Uczymy się właśnie, jak ktoś tutaj mówi coś z przodu, to staramy się go słuchać. Ale oczywiście to nikomu nie przeszkadza, bo najważniejsze są te więzi między nami. No ale to już jak chcecie. Istnieją różne wyzwania dla konstruktorów. Na przykład, kto skonstruuje dron do utrzymania zieleni na naszym ośrodku? Wyobrażacie sobie taki dron, który wszystko ładnie właśnie utrzymuje. A co byście powiedzieli na skonstruowanie miernika chwały dla Boga? Miernik, który pokazywałby, ile chwały dla Boga idzie z jakiegoś naszego działania. Co według Was taki miernik powinien mierzyć? Głośność muzyki na scenie? No, to byśmy dobrze wypadli. Głośność śpiewania na widowni? No, trochę słabiej. Dynamika przemawiających? Kiepsko. Ale jak tak naprawdę zmierzyć chwałę dla Boga? Dobre pytanie. Po długich poszukiwaniach w starożytnych księgach natrafiliśmy na wskazówkę. List do Rzymian, 15 rozdział. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Co powiecie na taki parametr chwały dla Boga, przygarnianie jedni drugich. Sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem. Czyli po prostu Boża miłość płynąca z naszych serc. Stawiam tezę, że jest to najważniejszy parametr wszystkiego, co robimy, by przynieść chwałę Bogu. Przyniesiemy Bogu chwałę najbardziej przez sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem. Jak odnosimy się do siebie nawzajem, okazując miłość. Ale słuchajcie, jest jedna przeszkoda, by o tym dzisiaj mówić, bo nie mogę się skupić. Nie wiem, czy będę w ogóle w stanie powiedzieć ten wykład, bo jest coś, co mnie w tym momencie bardzo irytuje. Gdy przyjechałem dzisiaj na ośrodek, wysiadłem z samochodu, a tu na ziemi leży papierek od cukierka. Taki niebieski. Idę dalej, na chodniku znowu papierek. Też to zauważyliście? Idę tutaj do holu, niebieski papierek. Kto tu chodzi i rzuca wszędzie te papierki? Ja się pytam. Zauważyliście te papierki? Nie zauważyliście, bo to jest tylko przykład. Ale wy też sobie wyobraźcie, że wchodzicie tutaj na nasz ośrodek i wszędzie papierki. Co zrobimy, gdy już namierzymy tego kogoś, kto rzuca papierki? Co mu powiemy? No właśnie. To jest jeden ze sposobów, w jaki odnosimy się do siebie. Coś mówimy, nasze słowa. Ciągle coś jedni do drugich mówimy. Od pojawienia się na parkingu po odjeżdżanie do domu ciągle coś mówimy. Czy czas osobistej rozmowy tutaj w przerwach, czy w małej grupie. Ja też tutaj w
tej chwili stoję i coś mówię. Jak to robić właściwie, jak to robić dla chwały Boga? Gdy coś mówimy do drugiego człowieka, to zawsze mamy jakiś cel, jakiś zamiar. Chcielibyśmy coś przekazać, coś osiągnąć. Może, żeby ktoś ze swojej strony coś zmienił, może by nie rzucał papierków. Bóg w pewnym miejscu swojego słowa pokazuje nam, jakiego efektu warto pragnąć, gdy mówimy coś innym. Jak to, co mówimy, ma wpływać na ludzi? Popatrzmy na to, co powiedział Paweł apostoł do swojego ucznia Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza 5. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. To nasze mówienie o Bogu ma ostatecznie doprowadzić drugiego człowieka do jednego efektu, by z jego serca popłynęła miłość. Rodzaj miłości określany tu słowem agape, czyli miłość dana przez Boga, pomóc drugiemu człowiekowi, by gdzieś w końcowym efekcie z jego serca popłynęła miłość. Miłość włożona do serca przez Boga. Jako Jego działanie w człowieku, Jego dzieło w nas. I ta miłość wyrazi się w takim płynącym z serca oddaniu wobec Boga i ludzi, w trosce o innych. Czyli jak sobie poradzimy z kimś, kto rzuca papierki, gdy już odkryjemy, kto to jest? Pierwsza myśl, jaka przyjdzie nam do głowy, co zrobić, co mówić i jak, by z jego serca popłynęła miłość. Może samemu okazując miłość bezwarunkową, chociaż bardzo trudno okazać miłość komuś, kto rzuca papierki albo w jakiś inny sposób niszczy nasz ośrodek. Ale przecież o to chodzi. I to jest najcenniejsze, by kiedyś ten ktoś sam doświadczył takiej miłości w sercu, oddania troski i pewnego dnia pomyśli: ojej, ja też nie będę rzucał papierków. Skoro to może sprawić komuś przykrość, skoro to będzie dobry sposób okazania miłości, to nie będę rzucał tych papierków. A przy okazji pomyślę, co jeszcze robić albo czego nie robić, by wyrazić miłość. Nie będę się huśtał na krześle, bo wiem, że Grzegorz mówi, że się niszczą. Czyli ten nasz dobry wpływ na innych, dobre mówienie ma pomóc czerpać miłość od Boga przez wiarę. A na czym polega niewłaściwy zamiar? Bo skoro jest właściwy, to może być i niewłaściwy, i właśnie taki tu występuje. Paweł pisze do Tymoteusza w tym samym kontekście, pierwszy list do Tymoteusza 1:3. Proszę, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki. Niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone. We wspólnocie w Efezie powstał problem. Niektórzy ludzie w tamtej wspólnocie głosili niewłaściwe nauki, nie prowadzili przez to, co mówią, ludzi do tej pełnej przygarniania miłości, lecz punktowali innych za nieprzestrzeganie prawa, przykazań, przepisów, że powinni robić to, a zaprzestać robienia czegoś innego. Paweł nazywa to bezwartościową gadaniną i mobilizuje Tymoteusza, żeby zrobił z tym porządek we wspólnocie,
by nakazał tamtym ludziom zaprzestać takiego mówienia. Bo to wzywanie ludzi do przestrzegania jakichś przepisów niszczy coś, co jest najważniejsze, by człowiek doświadczył przemiany serca. Od razu myślicie o tych papierkach, prawda? Czy nie powinniśmy komuś ofem powiedzieć, jak powinien się zachowywać? Ale naszym celem tutaj jest coś wielkiego. Jeszcze raz ten piąty werset z pierwszego rozdziału. Celem jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Nacisk na zewnętrzne zachowania, na przestrzeganie jakichś praw i przepisów prowadzi, zdaniem Pawła, do wiary obłudnej, do jakiegoś udawania hipokryzji, do udawanej uprzejmości, do udawanych uśmiechów. Czyli ktoś pomyśli, kiedy zwrócimy mu uwagę o tym papierku, dobrze, nie będę rzucał tych papierków, ty i tu w myślach pojawia się parę wyzwisk, może innych przejawów lekceważenia tego upominającego, no bo jak nikt nie słyszy w naszej głowie, różne rzeczy mogą powstawać, jeżeli nie jest to wręcz nienawiść. No ale skutek osiągnięty, tak? Papierki nie są rzucane. Ale czy jesteśmy zadowoleni, wyobrażając sobie te myśli? Problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, to legalizm, to naciskanie przez prawo, przykazania, zasady, by ludzie zmienili swoje zachowanie, zamiast pozwolić Bogu, by zmienił ich charakter, serce i charakter. Jest to pewna walka, która toczy się w umyśle chrześcijanina. Ta walka dotyczy wyboru, czy chce żyć w oparciu o moc Boga, czy o własne wysiłki. Co jest źródłem legalizmu? Źródłem jest niewiara, czasami bardzo ukryta. Niewiara w to, że Bóg ma moc skutecznie dotknąć serca człowieka i prowadzić w rezultacie do zmiany charakteru i działania. Człowiek chce sam ten efekt wywołać przez swój nacisk na spełnianie listy przykazań i przepisów. Paweł nazywa takie mówienie w kościele, we wspólnocie bezwartościową gadaniną. Rezultaty takiego wpływu w kościele, w chrześcijańskiej wspólnocie są żałosne. Kościół, wspólnota jest strefą, gdzie walczymy o coś bez porównania większego. W takim razie ktoś zapyta, po co są przykazania? Przecież jest cała lista przykazań, przepisów. W pierwszym liście do Tymoteusza 1,9 czytamy, rozumiejąc, że prawo nie jest dla sprawiedliwego, ale dla postępujących bezprawnie. Dla kogo przeznaczone jest prawo, przykazania? Nie dla sprawiedliwego, tu w znaczeniu kogoś, kto zaufał Chrystusowi. Przykazania są po to, by pomóc człowiekowi, który jeszcze nie zaufał Chrystusowi, pomóc zobaczyć swój stan. To ma doprowadzić go do poczucia bezradności wobec swoich złych skłonności i dalej ma wskazać na rozwiązanie w osobie Chrystusa. Przykazania, wbrew potocznemu zrozumieniu, nie są po to,
by pomóc człowiekowi stać się lepszym człowiekiem, ale pomóc mu zobaczyć, jak jest zły. Prawo, przykazania nie uczynią nikogo lepszym człowiekiem, bo nie mają takiej mocy. Oczekiwanie, że nauczanie ludzi przykazań uczyni z nich lepszych ludzi, jest odwoływaniem się do nieistniejącej mocy. Jest uderzaniem w próżnię. Dlatego nauczanie prawa, przykazań ludzi, którzy już zaufali Chrystusowi i w których On zamieszkał, Paweł nazywa niewłaściwą nauką. Prawo przykazania to nie jest wyznacznik postępowania chrześcijan, jakiekolwiek prawo. To o wiele za mało. Ilustracją może być małżeństwo. To tak jakby mąż czy żona kierowali się listą przykazań, co należy zrobić i kiedy. Tu kupić kwiaty, tu prezent na walentynki. Jak odpowiadać zawsze na pytanie o swoje największe hobby, oczywiście życie rodzinne. Przepisy, jak zachowywać się w towarzystwie wobec współmałżonka. Ale serce jest gdzieś daleko. Chyba że ktoś chce się zadowolić taką hipokryzją, ale na pewno nie Bóg. Nie wszyscy jednak tak myślą. Niektórzy mówią, że przykazania są po to, aby człowiek dostosował się do nich i w ten sposób podobał się Bogu. To jest właśnie legalizm. Ktoś zapyta, to co? Nie będziemy mieli żadnych przepisów, zasad, przykazań tu w naszej wspólnocie czy w naszym ośrodku? To każdy będzie mógł robić co chce, rzucać papierki gdzie chce i w ogóle niczym się nie przejmować? Po pierwsze, trochę wiary w to, co Bóg potrafi zrobić z człowiekiem, z jego sercem, jak potrafi wypełnić je miłością i jak może sprawić, że będzie mu zależało. Bóg potrafi. Trzeba wręcz powiedzieć, że jak Bóg dotknie serca i wypełni je miłością, to efekt końcowy będzie jak różnica między niebem a ziemią. Jak będzie nam zależało. Jacy jesteśmy wtedy twórczy, jak oddani do granic wytrzymałości i przy okazji szczęśliwi. Więc jeżeli są jakieś przepisy, zasady, to są one w zupełnie innym celu. One odpowiadają na pytanie, jak wyrazić miłość tam, gdzie są potrzebne. Bo ktoś może zastanawiać się, jak wyrazić miłość, która wypełnia moje serce, co mógłbym robić, bo mi tak zależy, ale często już nie są potrzebne, bo wyobraźnia pobudzana miłością da o wiele lepsze efekty niż ograniczenia stawiane przez przepisy. Tak więc, jeżeli są między nami tutaj jakieś zasady, przepisy i będą powstawały następne, to tylko jako sposoby wyrażania miłości, kierowania się miłością. I tak na to patrzymy. Na przykład zakaz gry w piłkę w naszym ośrodku. Ewunio, czy mogłabyś mi podać wody? Wiesz, jakie są obietnice w Biblii, jak ktoś poda komuś butelkę wody? Dzięki. Dobra. Zrobiłaś to z miłości czy z przepisu? To było spontaniczne. Zakaz gry w piłkę w naszym ośrodku wynika z miłości. Bo młody człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie, jakie byłyby skutki, gdyby nie obowiązywał zakaz gry w piłkę. Mianowicie starsze pokolenie z naszej wspólnoty musiałoby powrócić
do wynajmowania jakiejś szkoły w niedzielne, na niedzielne spotkania. I tak są biedni, bo muszą wysłuchiwać tej zagłośnej dla nich muzyki, którą my młodzi lubimy. A najbardziej niepokoi ich nazwa muzyczne klimaty nieba. Bo zastanawiają się, czy chcą iść do tego nieba, gdy będzie tam taka muzyka. Dlatego ja myślę intensywnie, jak zrobić równoległy czas muzyczny z muzyką wybraną przez starszych. No i rozglądam się za talentami, które się ujawnią, żeby coś takiego zorganizować i przygotować. Ale jeżeli dołożymy do tego grę w piłkę na terenie ośrodka, więc kierujemy się miłością. Więc wybaczcie młodzi, jak czasem ostatnio jakieś trzy małe dziewczynki tam grały w piłkę, ja tak wyszedłem, popatrzyłem na nie, przestały grać. Ale kierujemy się miłością, już teraz rozumiecie. Dobrze. Naszym celem tutaj, wśród nas, w naszej wspólnocie, jest coś wielkiego. Jeszcze raz ten główny nasz tekst z 1 Tymoteusza 1:5. Celem jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Miłość płynąca z serca, najwspanialsza rzecz, jaka może być. To co? Nie będzie tutaj wśród nas uczenia żadnych zasad, przepisów, dyscypliny. Przecież wszędzie to jest potrzebne. W szkole, w zakładzie pracy, w sportowym klubie, czy choćby podczas jazdy samochodem. Wszędzie potrzebne są przepisy, a tutaj? Jednak tutaj to coś zupełnie innego niż szkoła, praca, sportowy klub. Tu jest duchowa strefa, wspólnota, kościół. Tu zajmujemy się sercem, najgłębszymi motywacjami, najwyższym i najwspanialszym rodzajem motywacji. Są inne miejsca, gdzie ludzie uczą się dyscypliny i rozwiązywania swoich problemów na niższych poziomach. Szkoła, gabinet psychologa, zakład pracy, wojsko, klub sportowy. Tam są odpowiednie metody. Ale tutaj wszystkie te metody zostawiamy w szatni. I nie wnosimy ich tutaj. W szatni mamy takie wieszaki. Szkoła, psychologia, praca, wojsko. Tutaj tych metod nie wnosimy, bo tu jest duchowa strefa. Tu zajmujemy się sercem człowieka. Tu jest strefa cudów, które polegają na działaniu Boga w sercu człowieka. Droga przez wiarę, o której śmiem twierdzić, że jest najskuteczniejsza. Bo tu działa moc Boga. I na tym poziomie rozwiązujemy problemy, na poziomie ducha, a na innych poziomach to gdzie indziej, jeżeli jeszcze w ogóle będzie trzeba. No, jeżeli zostanie coś do rozwiązania przez różne metody przykazań i przepisów, które pokazują, co człowiek może zrobić o własnych siłach. Różne przykazania i przepisy powiedzą ci, co masz zrobić, ale czy wskażą źródło mocy potrzebnej do realizacji? No, przeważnie powiedzą, uwierz w siebie, pomogą ustawić, zmobilizować osobiste siły i coś tam człowiek może zrobić o własnych siłach. W końcu ten świat się jakoś kręci, ale co może, to najlepiej popatrzeć na własne doświadczenia, nie na zamierzenia, chęci, że od jutra, bo chęci można mieć, ale na długoterminowe doświadczenia.
Jeżeli ktoś chce tych metod próbować, to jego sprawa. Szkoła ma swoje osiągnięcia, psychologia swoje, wojsko swoje. Ale tutaj te metody zostawiamy w szatni, bo tutaj zajmujemy się czymś zupełnie innym. Zajmujemy się tym, co może wypłynąć z osobistej więzi człowieka z Bogiem, przez wiarę. A dzisiaj uczymy się szczególnie tego, że do Bożych metod nie należy uczenie ludzi przepisów i przykazań, lecz coś o wiele większego. Więc spokojnie, nie będzie tutaj u nas dyscypliny nierzucania papierków, stawiania w kącie za rzucanie papierków lub zostawania po lekcjach za rzucanie papierków, wysyłania do dyrektora, całe szczęście, przyjścia z rodzicami. Nie będzie psychoanalizy, jak się ma rzucanie papierków do przymuszania siadania na nocniku w dzieciństwie. Nie będzie też metod wojskowych, 100 pompek za papierek, ale by szybko nie było papierków, prawda? Albo bieg z plecakiem dookoła ośrodka, na zewnątrz. Lub złoty medal za rzut papierkiem do kosza. Nie będzie czegoś takiego, bo tu jest strefa ducha. Tu zajmujemy się czymś o wiele wyższym. Gdy Paweł pisał o tym problemie do swojego podopiecznego Tymoteusza, będącego przywódcą jednej z chrześcijańskich wspólnot w Efezie, w której to wspólnocie te właśnie problemy mocno się kotłowały, Paweł wtedy wskazał też na swój własny przykład. I pisze o sobie do Tymoteusza w pierwszym swoim liście 1:13. On giś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. Jak Paweł kiedyś rozmawiał z ludźmi o Bogu? Do czego ich zachęcał? Mówi, że był kiedyś oszczercą i bluźniercą. Co ma na myśli? Co robił? Zmuszał ludzi do przestrzegania przykazań i przepisów. Miał legalistyczny sposób myślenia. Rozumiał, że trzeba przypodobać się Bogu przez przestrzeganie przykazań i przepisów. Dlaczego myślał, że ma rację? Bo posługiwał się Bożym Słowem. Myślał, że tak naucza Boże Słowo. Tak naprawdę nie rozumiał Bożego Słowa, nie rozumiał roli przykazań. Myślał, że są po to, by ludzie stawali się lepsi. Nie znał drogi, że Bóg osobiście dotyka serca i zmienia człowieka. Co jednak zdarzyło się później? Mówi o tym w 14 wersie. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Bóg spowodował w nim wielką przemianę. Doświadczył osobistej więzi z Chrystusem. Doświadczył zupełnie nowej rzeczy. Z jego serca popłynęła wiara i miłość. Stało się to nie przez przestrzeganie przykazań, lecz było łaską, niczym niezasłużonym przez niego darem Boga. Bóg przemienił jego życie od wewnątrz i od tego momentu wszystkie przykazania i przepisy stały się niepotrzebne. Cel został osiągnięty. Z serca popłynęła miłość. Dlatego zmienił swój sposób mówienia do ludzi. I tamto stare mówienie nazywa teraz bardzo ostro, nazywa je bluźnierstwem. Bo nie przebierał w środkach, w żądaniu, by ludzie przestrzegali przykazań i przepisów,
w tym oskarżaniu ich o lekceważenie Boga. Teraz rozumie, że oskarżał ludzi, którzy mieli osobistą więź z Bogiem i miłość Boga w sercu od Boga i do Boga, a on sam jej nie posiadał. Czynił to, bo sam osobiście nie miał więzi z Bogiem. Ale teraz już ją ma. Więc czy będzie teraz dalej nakłaniał ludzi, by starali się dostosować swoje życie do jakichś przykazań i przepisów? Nie. Teraz jest zupełnie inny motyw działania. Popatrzmy. Dalej wers 17 pisze: a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu cześć i chwała. Nie chodzi o wysiłki ludzi motywowane jakimś prawem, ale o działanie Boga w sercach ludzi. To przyniesie prawdziwą chwałę Bogu, pokaże Jego wielkość. Wielkie działanie. Gdzie to działanie jest umiejscowione, działanie Boga? W naszych sercach. Ale stanie się to widoczne przez sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem. Miłość płynąca z mojej bliskiej więzi z Chrystusem, z mojego zaufania do Niego, zostanie wyrażona w przygarnianiu innych, w oddaniu wobec nich. Takie doświadczanie Boga. To, co działo się z Pawłem, o czym tutaj piszę, jest ilustracją problemu zwanego legalizmem. Jeżeli ktoś nie doświadcza bliskiej więzi z Chrystusem przez wiarę, to kładzie nacisk na sprawy zewnętrzne. Staje się rygorystyczny w przestrzeganiu zewnętrznych rzeczy. Zaczyna żądać tego od innych. Jeżeli ktoś przestaje żyć blisko z Chrystusem, nie utrzymuje Go na pierwszym miejscu i nie liczy na Jego działanie przez wiarę, zaczyna iść w kierunku hipokryzji i staje się rygorystyczny. Dlaczego niektórzy chrześcijanie nie dostrzegają tego problemu? Ponieważ legalizm na pierwszy rzut oka może wyglądać bardzo dobrze. Może robić wrażenie wielkiej gorliwości dla Boga. Może przybrać formę ostrego i płomiennego nauczania Bożego Słowa. Ostra krytyka zachowań innych ludzi, oparta niby na Biblii. Do tego nawet nie trzeba się przygotowywać. Nie trzeba studiować Bożego Słowa w poszukiwaniu umysłu Chrystusa. Wystarczy piętnować jakieś tam zachowania i podpinać do nich jakieś skojarzenia z różnymi miejscami Biblii. I ludzie mogą się tym zachwycić. Jak ktoś zdecydowanie piętnuje niewłaściwe zachowanie chrześcijan, opierając się jeszcze do tego na Biblii, jednak nie dajmy się zwieść. Chociaż formalnie jest tam mowa o zaufaniu Bogu, tak naprawdę jest to wzywanie ludzi do działania o własnych siłach. A Bóg patrzy na serce. I właściwe nauczanie prowadzi do zmiany serca, charakteru, dokonywanych w człowieku przez Boga, a nie do powierzchownej zmiany zachowań. Życie chrześcijańskie to przecież nie to, co my robimy dla Boga, ale co On czyni w nas i przez nas. Do tej pory patrzyliśmy na pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Jest jednak jeszcze jedna księga, która specjalizuje się w problemie legalizmu. Jest nią list Pawła do Tytusa. I w tym właśnie liście możemy odnaleźć cechy charakteryzujące legalistycznych nauczycieli, czyli tych, którzy jednak chcą wywierać wpływ na zachowania ludzi i tak rozumieją swoją misję. Ale istotne jest nie to, byśmy pomstowali teraz
na jakichś legalistycznych nauczycieli. Chcemy popatrzeć zamiast tego na siebie, na to, co dzieje się z nami, gdy rozmawiamy z innymi o Bogu. I jeżeli Duch Święty wskaże nam, że któraś z tych cech dotyczy nas osobiście, no to możemy wyznać to Bogu i się od tego odwrócić. A więc list do Tytusa, sam początek, 1:1. Paweł pisze, całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy. Oto symptom legalistycznego podejścia, sposób mówienia ostry i konfrontacyjny powoduje podziały w rodzinach i wspólnotach. Skłócają całe domy. List do Tytusa 3:2. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Są to cechy charakteru przemienione przez Ducha Świętego. Uprzejmość, łagodność, bez sporów, bez narzekania. Jednak cechą legalistycznego podejścia jest skłonność, by źle mówić o ludziach, narzekać na nich, kłócić się, spierać, nieuprzejmie, napastliwie. I tu charakter nie został zmieniony. List do Tytusa 3:10. Sekciarza po jednym lub drugim upomnieniu wystrzegaj się. Cechą legalistycznego podejścia jest dzielenie ludzi na stronnictwa za lub przeciw pewnym ideom i zabieranie ludziom życia przez wciąganie ich w te problemy. Więc ważne pytanie, co mnie usprawiedliwia, że zabieram ludziom życie przez wciąganie ich w takie bezsensowne problemy? List do Tytusa 1:15. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Dopatrywanie się wszędzie czegoś złego i piętnowanie ludzi za to. Myślenie, że my jesteśmy w porządku, bo stosujemy określone nakazy i zakazy. I jeszcze list do Tytusa 3:2. Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchając ich. Cechą legalistycznego podejścia jest nieuznawanie żadnego autorytetu, bycie autorytetem sam dla siebie. Również odwoływanie się do autorytetu Bożego Słowa jest tu pozorne. Jest to raczej uwiarygadnianie swoich własnych poglądów przez Słowo Boże, interpretowane na własne potrzeby. Podsumowując, ludzie mający problem z legalizmem kłócą się o prawdę Bożego Słowa, są ostrzy w wypowiedziach, prawdę stosują do uderzania po głowach zamiast do leczenia. I zapominają, że ta prawda powinna najpierw zmienić ich samych, tak by stali się łagodni, by znikła wrogość, napastliwość na ludzi. Tyle cech legalistycznych nauczycieli według listu do Tytusa. Dlaczego to jest ważny temat, by o tym mówić? Bo ostre, stanowcze nauczanie Bożego Słowa może wyglądać dobrze i ktoś może się tym zachwycić, jeżeli nie potrafi rozpoznać tego problemu. Potrzebujemy nauczyć się rozróżniać, czy dane nauczanie jest nastawione na zmianę charakteru wierzącego przez Ducha Świętego, czy na zmianę postępowania o własnych wysiłkach.
Walka z legalizmem jest walką o wiarę i dobre sumienie. Dobre sumienie rozróżnia właściwie. Pokazuje, czy dany problem został rozwiązany przez Boga w oparciu o Jego moc, czy przez własne wysiłki. Jest to walka o to, by życie chrześcijańskie nie było podróbką, lecz by Bóg autentycznie działał. Legalizm jest bardzo poważnym problemem. Odwraca uwagę od tego, co jest istotą więzi z Bogiem. Prowadzi w rezultacie do rozbicia w wierze, do utraty szczęścia w Chrystusie. Możecie o tym więcej przeczytać w artykule pod tytułem Wolność od legalizmu, który przygotowałem i zamieściłem wczoraj na naszej stronie internetowej coek.pl w dziale Paradygmaty, tam gdzie są te właśnie najważniejsze fundamenty opisane. Tam znajdziecie ten artykuł, a w nim dużo więcej właśnie przykładów legalistycznego podejścia, które lepiej wyposażą w tą umiejętność wyłapywania problemu. W tej prezentacji nie jesteśmy w stanie więcej zmieścić. Jest tam też o jednej ze wspólnot chrześcijańskich opisanych w Nowym Testamencie, która na skutek nieustrzeżenia się przed legalizmem utraciła bardzo wiele. I zachęcam do przeczytania tego artykułu, miłej lektury. Powracając jeszcze na chwilę do Pawła i Tymoteusza, na koniec zobaczmy, co Paweł polecił mu w kontekście tego problemu. Pierwszy list do Tymoteusza 1,18. Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, byś toczył dobrą walkę. Zwróćmy uwagę na słowa nakaz, walka. Legalizm to jest coś, z czym trzeba walczyć. Jaka jest tu rola każdego z nas prowadzących grupy jako liderzy małych grup nauczających? Potrzebna jest obrona chrześcijan, za których jesteśmy odpowiedzialni, od takich doktryn jak legalizm. Potrzebujemy radzić im, aby nie słuchali takiego nauczania na przykład w internecie. No, internet jest pełny właśnie tego typu nauczania. Oczywiście każdy może robić to, co uważa za słuszne, ale nasi podobieczni przynajmniej powinni znać nasze zdanie. Po co inspirujesz się takim nauczaniem? Po co tego słuchasz? To ma negatywny wpływ na ciebie. To rozwali twoją więź z Chrystusem. Potrzebujemy wytrwale o tym mówić, z cierpliwością, z przygarnianiem, oczekując, że w końcu Bóg zmieni tam umysł i serce. To właśnie było odpowiedzialnością Tymoteusza, Tytusa. To jest też naszą odpowiedzialnością. Czyż w końcu nie chodzi o to, żeby przynieść chwałę Bogu przez wszystko, co dzieje się we wspólnocie, wśród nas? A co przyniesie mu większą chwałę niż sposób, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem? A jaki jest lepszy sposób odnoszenia niż miłość Boża wlana do naszych serc? Nie nasze wysiłki, nie nasze pozory troski, nie podrobiona uprzejmość, pełne hipokryzji, uśmieszki i wszystko inne, co człowiek potrafi wykrzesać z siebie. Nie to przyniesie Bogu chwałę, tylko Jego działanie w naszych sercach, miłość płynąca z czystego sumienia, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Czyli Jego działanie w nas. To co? Można u nas rzucać papierki? Można, jeżeli byłaby to cena za to, że twoje serce zostanie kiedyś zmienione. Bo co z tego, że na skutek jakiegoś upominania nie rzucisz papierka,
Ale co sobie pomyślisz, to twoje. Ale jak kiedyś Bóg zmieni twoje serce, to nie rzucisz papierka, a nawet sprzątniesz, gdy ktoś rzuci. No to już wiemy teraz, dlaczego tutaj u nas nie ma papierków.